Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejnym elementem, który winniśmy sobie jakoś omówić, są szaty liturgiczne. Szaty oczywiście są elementem takiego rozwoju ewolucyjnego stroju. Pochodzą wprost od dawnych strojów rzymskich i w trakcie właśnie tegoż ewolucyjnego rozwoju zostały przybrały taki kształt, jaki mamy dzisiaj. Po co są szaty liturgiczne? Po to, aby podkreślić i piękno, i godność, i zewnętrzną, i wewnętrzną świętych obrzędów. W ogóle warto o tym pamiętać, że liturgia domaga się piękna. Liturgia, jeśli jest piękna, dostojna, godnie sprawowana, daje już człowiekowi pewien przedsmak nieba, nastraja pozytywnie, otwiera też na łaskę. Dlatego starano się w wiekach poprzednich podkreślać właśnie także poprzez różnorodność obrzędów to piękno świata Bożego, żebyśmy się, zachwycając się tym doczesnym pięknem, otwierali się także na piękno duchowe i piękno wieczności z Bogiem. Taki jest cel szat liturgicznych, dlatego warto w nie inwestować, warto, żeby były piękne, przede wszystkim czyste, żeby mogły prowadzić duszę człowieka poprzez oczy także, poprzez inne zmysły, bo czym jeszcze wspomnimy, ku tym pozytywnym odczuciom, ku przyjęciu Bożego orędzia zbawczego, które jest dla nas, do nas skierowane. Pierwszym elementem stroju liturgicznego jest humerał, czyli prostokątna chusta, którą kapłan zakłada na ramiona, wcześniej dotykając nią głowy. Symbolizuje ona hełm zbawienia, a kapłanowi przypomina o potrzebie skupienia w czasie mszy świętej. Ze względów praktycznych służy także temu, aby chronić albę przed stykaniem się z szyją kapłana, w razie w klimatach gorących, by chronić albę przed nadmiernym pobrudzeniem. Alba to długa, biała suknia, którą kapłan zakłada następnie na humerał, na siebie. Ta suknia przypomina o szacie świętych wykąpanej, wypłukanej we krwi baranka. Jest wezwaniem do świętości kapłana. Kapłan ją zakłada, przepasując się cingulum, czyli sznurem, który jest symbolem powściągliwości, ale także pomaga albę ułożyć wygodnie na sobie. Kolejnym elementem jest manipularz. To ręczniczek, który kiedyś w gorącym klimacie kapłani nosili na ręce, aby ocierać pot z czoła w czasie sprawowania liturgii. W późniejszych czasach, gdy już ta potrzeba zniknęła w krajach o klimacie bardziej surowym, ręczniczek pozostał na ręce, przybierając formę właśnie tego manipularza, a jest on w tej chwili symbolem trudu i znoju kapłańskiej posługi. Stuła to pas sukna kładany na szyję i krzyżowany na piersiach. Przypomina on o łasce Chrystusa, ale także o krzyżu dźwiganym przez kapłana, krzyżu, który symbolizuje krzyż Chrystusa. Dzisiaj jest używany także jako
symbol kapłańskiej posługi, kapłańskiej władzy. Na wierzch zakłada się ornat. To szata okrywająca, szata wierzchnia okrywająca cały strój liturgiczny ma przypominać o doskonałości, o konieczności dążenia ku chrześcijańskiej doskonałości i świętości. Ten cały strój oczywiście wieńczy jeszcze biret, czyli nakrycie głowy z trzema lub czterema listkami, które kapłan zakłada w czasie przygotowania się do mszy świętej przed wyjściem do ołtarza. Szaty liturgiczne mają swoje kolory w formie nadzwyczajnej. Tych kolorów jest sześć. Są to biały, czerwony, zielony, fioletowy, czarny i różowy. Kolor biały jest symbolem radości, uroczystym, takim uroczystym, wkładanym w święta, najważniejsze święta uroczyste, jak Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie Pańskie. Także w święta błogosławionych, wyznawców, świętych. Kolor czerwony to kolor męczeństwa, ale także kolor królewski. Zakładany jest w święto zesłania Ducha Świętego chociażby. Kolor zielony, symbol nadziei, używany jest w okresie zwykłym. Kolor fioletowy to symbol pokuty, który nosimy w okresie adwentowym. Kolor różowy symbolizuje jutrzenkę przyjścia Chrystusa, wschodzącego słońca, jak każdy wschód słońca poprzedza zazwyczaj jutrzenka, która ma kolor różowy w pewnym momencie. Więc ten róż na kapłanie, na stroju liturgicznym przypomina o zbliżającym się przyjściu Pana. Używany jest w trzecią niedzielę Adwentu i czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Kolor czarny używany jest w przeuroczystościach związanych z pogrzebem, ostatnią posługą na tej ziemi oddawaną ludziom wierzącym. To tyle na dzisiaj. Następnym razem zajmiemy się sprzętami liturgicznymi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.